Myślę, że mamy szansę funkcjonować obecnie w świecie takich dynamicznych zmian. Rynek FMCG w Polsce zmienił się. On już jest rynkiem dojrzałym. Wszyscy ci, którzy pamiętają te początki FMCG po 1989 roku i porównują to z dzisiejszym rynkiem w Polsce, widzą, że to jest absolutnie inny model. Jesteśmy dzisiaj bliżej naszych partnerów, bliżej naszych dystrybutorów. Musimy z nimi ściślej współpracować, wymieniać dane zarówno w jedną, jak i drugą stronę, a także musimy razem już pracować na określonej geografii. Rynek się już tak skrystalizował i jest już tak jakby podzielony, jeżeli chodzi o zasięgi danych dystrybutorów, że już nie wyobrażamy sobie tej współpracy inaczej, jak właśnie przez taką bardzo ścisłą kontrolę pracy nad geografią, pracą nad klientem ostatecznym i wspólnym wyznaczaniem celów zarówno w jedną, jak i drugą stronę. Bo to nie jest już taki model, kiedy to duży gracz biznesowy, producent narzuca jakby swoje zadania dystrybutorowi. Dzisiaj jest już to bardziej wymiana doświadczeń i wspólna walka o tego ostatecznego klienta. Dystrybutor jako ten element pośredni potrzebuje stabilności i to jest chyba ten element, który Browar Kormoran był w stanie zapewnić już kilka lat temu. Zwykło się mówić, że od kilku lat jesteśmy świadkami piwnej rewolucji, czyli w ustabilizowanym, olbrzymim polskim rynku piwa następowała bardzo dynamiczna zmiana. Powstawało dziesiątki, teraz już setki nowych podmiotów, które oferowały setki, a nawet tysiące nowych piw. Problem polegał na tym, że te piwa miały dwa znaczne ograniczenia. Pojawiały się w pojedynczych warkach, czyli w pojedynczych partiach produkcyjnych, a po raz drugim ograniczeniem była wielkość tych warek. To było olbrzymie ograniczenie, gdyż dystrybutor potrzebuje produktu stabilnego. Moglibyśmy posłużyć się jakimś takim branżowym hasłem indeksowego, czyli ma w swojej bazie indeks, który jest aktywny, co oznacza, że producent jest w stanie dostarczyć odpowiednie ilości piwa, aby ta dystrybucja mogła ruszyć. Doradztwa także produktowego, ale obiektywnego spojrzenia na rynek na pewno od nas oczekują. Oczekują także przemyślanych strategii, czyli jeśli wprowadzamy jakieś produkty na rynek, to musimy wiedzieć, po co to robimy, dla kogo to jest oferta skierowana. Musimy umieć podpowiedzieć, zasugerować, jakie jest pozycjonowanie cenowe, czyli jakie też relacyjnie do konkurencji to będzie wyglądało. I to są na pewno rzeczy, których dystrybutor od nas oczekuje. No i oczekuję też tego, że będziemy konsekwentnie tę swoją strategię realizować, czyli będzie zachowana pewna spójność, jeśli chodzi o komunikację produktu z jego wszystkimi atrybutami, łącznie z ceną na całym rynku. Oczekują tego, żeby ta współpraca była bardziej elastyczna, żeby były krótsze serie, żeby były tak zwane in-outy, czyli szybkie wstawki, które zachęcają konsumentów chociażby do próbowania nowych rodzajów produktów. Myślę, że na pewno mamy ewidentnie trend, który nazywa się clean label, czyli oczekują większej propozycji ze strony małych, średnich i dużych przedsiębiorców tak zwanej czystej etykiety, czyli używania jak najmniej ilości dodatków do żywności. To na pewno tak. Myślę, że też są spore oczekiwania dotyczące żywności chociażby ekologicznej, żywności bio, które wcale nie łatwo spełnić ze względu chociażby na brak surowców do produkcji. Więc myślę, że mamy takie oczekiwanie generalne, że producenci będą nadążać za trendami konsumenckimi. Jak wszyscy widzimy, te trendy kształtują się bardzo szybko, o wiele szybciej niż kiedyś. Są czasami bardzo niszowe, ale nieposiadanie tych niszowych produktów czasami powoduje, że klienci nie przyjdą do danego sklepu. Także pewnie też w takim układzie dystrybutorzy oczekują elastyczności. Współpraca idealna to taka, jeżeli obie strony podpisują długofalowy kontrakt, jeżeli mamy stabilną i wysoką jakość utrzymaną przez cały czas współpracy, żeby ona nie szwankowała, bo często zdarza się, że mamy do czynienia z zafałszowanym produktem, czyli inspekcja handlowa, sprawdzając produkt, znajduje w tym składzie produktu inny skład niż powinien być i o dziwo obarcza odpowiedzialnością dystrybutora za błędy czy też niedociągnięcia po stronie producenta odpowiada tak naprawdę dystrybucja, czyli handel. Chcemy, żeby ta jakość miała dobrą relację do ceny i żeby ta współpraca dawała obu stronom po prostu realne zyski, tak? No bo po to wspólnie pracujemy. Powiem trochę paradoksalnie. My jesteśmy skazani na udaną współpracę. Dlatego, że jakby segment, w którym my pracujemy, jest kompletnie nową dziedziną handlu, dziedziną retailu, co powoduje to, że my musimy się uczyć, my musimy szukać dróg, tak?
My oczywiście jako Frisco możemy mieć swoje pomysły, etc., ale to się nie wydarzy bez producentów. I teraz bardzo często jest tak, że sieci kładą duży nacisk na to, żeby mieć marki własne, żeby jakby zwiększać swoją przewagę negocjacyjną w stosunku do producentów. My natomiast o sobie mówimy, że jesteśmy taką ostatnią przystanią, która kocha marki, przytula wszystkie do serca i chce jakby z nimi działać, dlatego że ja jako kanał sprzedaży, ja mogę ludziom powiedzieć, kupuj w internecie, bo będzie wygodnie. Ale ci ludzie przyjdą do mnie po produktach, które znają, czyli będą produktami brandowymi. Tak? Jeżeli ktoś by wszedł do Frisco i zobaczył markę własną, to w przeciwieństwie na przykład do Biedronki czy Lidla, on nie może sobie tego wziąć, pooglądać, zobaczyć, czy to jest fajne, dobre, etc., bo on widzi tylko małą ikonkę w internecie. Więc ten cały ruch, który napływa dzisiaj do e-commerce'u, to są ludzie, którzy znają produkty brandowe, znają ich jakość i chcą je po prostu kupić w inny sposób. Więc ja mówię, że my jesteśmy skazani na udaną współpracę, dlatego że jakby my potrzebujemy tego dla rozwoju sieci i to jest jakby też pewien paradoks, bo żadna sieć by tak nie powiedziała, że potrzebuje produktów brandowych. My się tego nie wstydzimy, zresztą to też mówimy naszym partnerom biznesowym.